proszę kilka słów na temat Stara. Chłopaki, co, jak wam się podoba Star? Mi się podoba ten krzyżyk i ta drabina. I ta drabina. A tobie, Patryk, co się podoba w Starze? Mi się podoba, że no, fajną kabinę ma, szybki jest w terenie i ma taką fajną salę operacyjną. Już tata go łoi, słyszycie, jak już go ciśnie? Już najszybszy Star we wsi. A tobie, Igorku, co się jeszcze podoba? To, że możemy w nim spać. To, że możemy spać. Okej. Okay. Czyli fajne auto, czy nie? Bardzo. Tak, Igor, też? No to super. Nam się też podoba. To mali chłopcy, duzi chłopcy. Wszyscy tak samo. Siemka, dzień drugi. Dzisiaj mamy... Trochę żeśmy tam ze Starem wczoraj się pobawili. Dzisiaj jeszcze byliśmy u Rumburaka i takie tam mieliśmy też weekend intensywny, offroadowy. Tu wam zaraz przedstawimy naszego nowego misia. Czekajcie, bo się tu w kablach. Star 266. Wpadło w końcu na to. Oglądaliśmy fajne auta. Znaczy takie fajne, hardkorowe ciężarówki, ale tak zwany głos rozsądku nakazał nam jednak kupić w końcu Stara 266. I co, rozpoczynamy przygodę z naszym autem. Auto z wojska oczywiście, tak, z niedużym przebiegiem, tam około 2000 godzin, silnik żeliwny, reduktor żeliwny, taka konstrukcja, klasyk, taki typowy. Auto wstępnie zostało wyremontowane troszeczkę, znaczy wyremontowane, przejrzane, złożone, rozłożone mosty, różne takie historie. No i co, i zaczynamy jakby działać, na razie blacharsko nie ma szału, jeszcze się szału, nie ma jakiejś tam tragedii, rama jest bardzo zdrowa, tylko tak chodzi, że tak no wizualnie to jeszcze jest taki, że tak powiem, nie do końca ogarnięty. Dzieciakom się bardzo podoba, jak widać, atakują Stara jak mrówki z każdej strony. Igor, bo zaraz zglebniesz, nie przesadzaj, Igor! No tutaj widzicie model z nowszą deską. Kopara właśnie, zaraz może mi się uda zajrzeć tam do środka, nie urwać kiery. Kierę mamy w wersji kość słoniowa, taki jest ten model. Tu jest nasz motor. Zobaczcie, faktycznie jest nieduży przebieg, bo jest nawet niewygrzany. Farba jest jeszcze na pokrywach zaworów, kompresor. Takie rzeczy, no właśnie dłubiemy, bo mamy dołożone turbo, ale wczoraj jak jeździliśmy, to go żeśmy nie słyszeli i troszeczkę chcemy tam dłubnąć dawkę, zobaczyć, czy coś się dzieje, czy tak ma być, czy nie. Także już tak jak zwykle u nas, już kopara zaczyna jakby dłubać. Tu sobie zobaczcie jeszcze deseczkę. Standardowa, tak, taka, że tak powiem, starowska. Tu macie z tyłu kojko do spania, takie nie noszę, nie wiem co to jest jeszcze, to wymienimy sobie na ładniejsze. Tutaj u góry widać zabudówkę naszej budy, w której jest Webasto. Tu jest zbiornik paliwa, Webasto, tak dalej, tak, i coś tam jeszcze, i transformator, tak, i to jest transformator budy, który ją zasila. Co z takich ciekawostek, czyli tak, z ciekawostek mamy to, że mamy tu jakieś powymieniane przewody, takie rzeczy, filtr powietrza, wszystko w oryginale. Staraliśmy się, żeby jak najmniej było zmian w samochodzie. Auto dostało nowe zbiorniki, bo tam jak stoją te auta, to zbiorniki łapią korozję i tam te syfy zapychają po ten układ paliwowy. Co żeśmy już dłubnęli, bo oczywiście nie bylibyśmy sobą, jakbyśmy nie dłubnęli. Dłubnęliśmy numer jeden, to jest blokada przedniego mostu, już jest. Tu jeszcze są takie jakieś kabelki na dole. To musimy wszystko ogarnąć, pozabezpieczać, bo to chyba jest tak zrobione nie do końca, jak powinno być, żeby jeździć w terenie. Także pierwsza zmiana, no to jest blokada przedniego mostu dołożona już, żeśmy ją wczoraj sprawdzali. Druga zmiana istotna, to jest wymieniona cała oryginalna testerowanie pneumatyką i założone są współczesne elektrozawory, co nam jakby ułatwia bardzo temat. Tutaj już wiemy, że jest jakiś tam coś od powietrza, jakiś układ, odwadniacz. Tu gdzieś będziemy chcieli sobie zrobić wyprowadzenie powietrza takiego do pompowania kół, bo zakładamy, że może nam się zdarzyć, że będziemy spuszczać powietrze z kół, troszeczkę obniżać ciśnienie. Zmiana numer 3 to jest tutaj, to jest wyciągareczka i w naszym przypadku ma działać przód, tył. Mamy wyciągarkę
do przodu, klasyczną, i mamy dołożoną wciągarkę do tyłu. Jeszcze nie sprawdzaliśmy, jak to działa. Będziemy to jeszcze rzeźbić, może jakąś przelotkę zrobimy do tyłu. Generalnie jest mechanik do przodu i do tyłu. To jest kolejna rzecz. No i oczywiście to, o czym mówiłem na początku, czyli zmiana numer 4, czyli dołożona turbina. Nie chodzi nam o to, żeby była jakaś mega wyścigowa wersja, ale żeby trochę tej mocy było więcej. Tutaj mamy budę. Buda szpital. Zostawione są oryginalne światła, takie zabiegowe. Bardzo fajnie to świeci w nocy. Wrzucę tam przybitkę. Jest zostawione oryginalne, tego nie będziemy ruszać. Sterowanie elektryką tej budy, zabezpieczenia, jakieś tam przełączniki. Też jeszcze nie wszystko żeśmy rozkminili, ale już zaczynamy się uczyć tego wszystkiego. Wszystko działa, wszystko świeci. Tutaj nawet nie wiem, co to jest, lampa czteroogniskowa. To jest ta. No wszystko generalnie funkcjonuje, ma oddzielne akumulatory. Tutaj w budzie. Tutaj jest taki śmieszny temat, wam pokażę. Taki dozownik. Dozownik do mydła, napędzany takimi pedałami. Widzicie? Takie tu rzeczy, będziemy to wszystko jakoś adaptować do użycia. Generalnie buda jest w bardzo dobrym stanie, trochę przybrudzona, trochę ją trzeba odświeżyć, ale zero śladów korozji. Od spodu jest w ogóle zdrowa, drewniana podłoga w stanie takim, jak z fabryki by wyszła, także naprawdę jest bardzo fajnie. Zaczynamy jakby przygodę. Zaczynamy przygodę z tym naszym autkiem. Jaki jest plan? Plan jest taki, że robimy sobie z niego takie autko, bazę rajdową. Będzie to auto, z którym będziemy jeździć na rajdy. Nie wiem, że zawsze, ale myślę, że często. I będzie to nasz taki domek, holownik, tylko musimy jeszcze porobić sobie uprawnienia. Holownik zestawu, czyli na mniejsze rajdy, gdzie nie bierzemy dużo gratów, na pewno będziemy jechali wtedy tylko jednym zestawem, łącznie z serwisem. I to będzie kamper, czyli to będzie tak zwany kamper, baza i ewakuator w jednym, bo będzie to ten samochód, który ma nas, zdarza nam się tam czasami na rajdach, jak najrzadziej, ale zdarza się, że gdzieś tam się zepsujemy w ciemnej dupie, czy mamy jakiegoś dzwonka i trzeba tam auto wytaszczyć. No to jest taki pojazd, który generalnie tam wszędzie wjedzie i nas wyciągnie. Teraz mamy inny problem, że laweta, którą mamy standardowa, jest taka, że jak gdzieś tam star wjedzie, to laweta będzie robiła za pług z tyłu. I chyba skończy się tak, że poszukamy jakiejś specjalnej nawety, która będzie miała trochę większy prześwit, albo poszukamy czegoś z wojska do stara, albo coś tam sobie będziemy budować i chyba sprzedamy tą cywilną nawetę, jak już tu ogarniemy temat stara i nabędziemy taką troszeczkę, no bo teraz jak patrzymy na możliwości stara, to ta nasza laweta może płakać, jak będzie jechać za nim, i to może być jednorazowa akcja, w sensie, że już będzie potem tylko płaska bez kół. Także tak wygląda auto. Taki wam robię dzisiaj krótki tylko research, nie chcę, żeby za drugi odcinek. Będziemy na pewno dłubać w starze, no mówię, właśnie kopara kręci dawkę. Ustawia pompę wtryskową. Wiecie, mocy nigdy nie za dużo. A, no i co, jeszcze wam pokażę takie tu gadżeciki fajne, bo to mi się bardzo podoba. Tu są takie różne gniazdeczka, już nie pamiętam teraz, które są do czego. A tu są takie zewnętrzne, chyba zewnętrzne 12V. Tu jest zewnętrzne coś tam, już nie pamiętam, pan nam tłumaczył, ale tak, idę już, ale za dużo tej wiedzy naraz żeśmy przyjęli. Tu jest taki fajny smaczek, zobaczcie, też żeśmy to, ten gadżecik sobie wzięli, nie mam go teraz w ręku, wam nie pokażę, ale tutaj jest wydech przygotowany do założenia zaworu, do brodzenia, zakładać taki specjalny zawór i wtedy można brodzić nawet 1,80 m, jak auto zgaśnie, to woda się nie wleje do motoru. Driver numer 2 się szkoli, że tak powiem, z obsługi pojazdu. Tu jest stacyjka, normalnie odpalany jest, bo ja coś tutaj nie widzę tego, co pokazuje. O, tu jest stacyjka, normalnie jest odpalany ze stacyjki. Awaria, tu widzicie ciśnienie powietrza w tym. Tak, poczekaj chwilkę. Ciśnienie powietrza w układzie pneumatycznym, ładowanie, temperatura, paliwo na zbiorniku, który jest przełączony, bo to jest jakieś przełączanie zbiorników i ciśnienie. Tu się coś świeci, teraz mruga nam coś, takie niebieskie, nie wiem, co to jest. O, i teraz się zapaliło. I teraz tu mam taką sytuację. Z tyłu siedzą i duszą guzik. A, to jest A. Czyli to, co teraz widzicie, to jest gong. Bo tu jest na przykład taka fajna rzecz. Zobaczcie, że jak chcę wysłać komunikat, że odjeżdżamy do kabiny, to robimy tak. I nie wiem, czy to będzie słychać, ale taki jest gong. I oni nam odpowiadają takim światełkiem, że zrozumieli. No, także tak mamy zaawansowaną łączność. Pewnie później założymy kamerkę kilterką, ale
Dobra, tu mamy zapinanie, tu jest zapinanie przodu, z boku. Tak, przód? Mhm. Się zapaliła kontrolka nawet. Słyszeliście jak dźwięk? Tak, no. Słyszeliśmy. A tu jest zapinanie blokad tylnego mostu i też się coś tam tutaj zapaliła jakaś kontrolka, wszystko działa. Tu mamy dołożoną blokadkę przedniego mostu, już używaliśmy. Wszystko mamy na nowych elektrozaworach, więc pięknie wszystko gra i trąbi. Tu jest sterowanie windą. Jeszcze żeśmy tego nie rozkminiali, to jeszcze chwila, musi się coś przełączyć w lewo. Wydarzyć. Tu, tak? Nie, tym dużym guzikiem po lewej stronie. Tym, no, w lewo. Tylko musi być reduktor na luzie, żeby ją zapiąć. Aha. A, bo to jest winda. To na razie tego. Widzicie, jaki fajny symbol w ogóle, wyciągarki? Ja nie widziałem, że takie są szczegóły. Lewa, prawa wyciągarka i tu jest ta sama przesuwka lewa. Wiem, czy ekran mam czysty. To musi być za... Także poznajemy się tutaj powoli ze Starsem. Tu są jakieś dwa przyciski, znaczy przełączniki, których jeszcze żeśmy też nie ogarnęli. No i tak powoli. No i tutaj taki fajny gadżecik dla tych, co nie jeżdżą ciężarówkami, to gaszenie odbywa się w sposób takim tutaj włącznikiem. A to jest co? Spryskiwacz. To jest spryskiwacz. A, bo spryskiwacz, jest... zobaczcie, w ogóle jest w postaci takiego worka do transfuzji. Do transfuzji krwi, nie wiem, czy go wam pokażę. Ale gdzie to otwiera? Moment, bo muszę to pokazać. No zobaczcie, o, spryskiwacz wygląda, taki worek sobie wisi. Jakby ukradli ze szpitala i tam to jest spryskiwacz. I zobaczcie, tu się jest tak, że wciśniemy sprzęgło. To go sobie zaraz odpalimy. Zobaczcie, o, wciśniemy sprzęgło, to go sobie odpalimy. Chodzi. I tutaj naciskamy nóżką na ten biały, piękny przycisk i mu zabieramy tam paliwo, tak? Mu zabieramy? Chyba tak. I on sobie elegancko takimś pewnie zaworem pneumatycznym też to się dzieje, bo coś tam syczy i on się pięknie gasi. No i to takie krótkie szkło. Tu jeszcze jest doszczelnianie. A, i tu jeszcze mostu. Właśnie mamy taką rzecz. A tu możemy włączyć? Nie. Możesz, bo... Tak, i teraz doszczelniamy most. Znaczy nie przednie, tylko wszystkie. Wszystkie chyba. Pompujemy, wszystkie mosty. Mosty i skrzynie i reduktor, tak. Powietrze, żeby woda się nie dostała. Bo tu mamy takie właśnie zrobione do urodzenia. Podejrzewam, że się zdarzy, żeby tu doszczelniać most. Widzicie? I już. No i to by było na tyle. Widzicie, jakie praktyczne podpórki, ekran silnika. O, Barbarian. O, takie coś. Jeszcze wszystko musimy tu w kabinie trochę ogarnąć, ale ogólnie będzie fajnie. O, sprawdzamy. Kopara podkręcił trochę dawkę na turbinie. Wykona właśnie zaraz dla was jazdę testową. No się dla nas też w sumie. Poczekaj, Gorek, nic nie ten. No to poczekaj. Palił. No przy kapce na pewno bardziej. Coś się stało, nie? I wykonamy jazdę testową, zobaczymy. Czy się zmieniło coś? Widzicie, jak ładnie silniczek pracuje, pali od strzała, czy ciepły, czy zimny. O, zrobię jeszcze raz, ale zaczynamy. Zaczynamy słyszeć turbinę, to znaczy, że chyba jest dobrze. Przejeździliśmy turbiny, w ogóle nie było słychać. Teraz, ile dałeś dawki do przodu? Obrót? Teraz daliśmy dawkę, obrót do przodu, paliwa na pompie. No i zobaczymy zaraz... No Jeepa masz, żebyś mi Jeepa nie rozwalił, nie? Dzieciaków nie ma. I zaraz... Ja muszę zostać z dziećmi. I zaraz kopara przejedzie się, zobaczymy... Co to jakby tam... Co to jakby tam zmieniło. Ale turbina zaczyna być słychać, czyli to jest już dobry znak, bo wczoraj nie słyszeliśmy jej w ogóle, nie? O, widzicie? I troszkę zaczął przykacać. Fakt, że to są jeszcze żadne obroty. A z go rozgrzeje, przejdzie się po lesie, zobaczymy. Co tam się...
Co tam się zmieniło? Tak, synku. Wersja testowa bez wygłuszeń. Tu zobaczcie, to jest jeszcze taki schowek na końcu budy. Nie, ten uziom był tu chyba. Ten uziom jest tam chyba do włożenia, tak. I to jest taki, mamy taką wnękę, mamy z podsiedzeniami, a tu mamy taką dzidę. To jest dzida na wampiry. Tak zwany uziom. Uziom. Czekaj, bo jeszcze raz muszę to, bo żebym się nie scentrowało. Gdzieś kręciło w pizdu. Nie wiem, czemu on tam dziwnie. Jakiś tracking mu się zrobił. Weź tu. Dobra, jeszcze raz. Tu macie, widzicie, mam taki uziem w zestawie. Taką dzidę na wampiry. To jest typowe auto na apokalipsę. Naprawdę, zombie. To można tylko na przód. Tak, to już pokazywałem centrum. To zobaczcie, mamy w budzie taką, taki mamy schowek. No, leci ropa z wybasto. Mamy taki schowek. Ciekawe, czy przy laniu, czy wylała, czy teraz. Bo to już było, jakby odbieraliśmy go, wiesz? I tu mamy taki schowek, w którym teraz na razie wozimy kołek na wampiry. Ale kopara go właśnie troczy. Ale generalnie jest to duży schowek. Zobaczyć. Zaraz zobaczysz kołek na wampiry. Kopara, weź Igora, pokaż mu ten. Pokaż mu kołek na wampiry. Tu mamy taki duży schowek, w którym możemy tam schować różne rzeczy. Tutaj jest taki też duży schowek. Masz klucz, kopara, od tego tyłu, żebym otworzył też? Daj mi. Co tam jest, tata? Co tam, tata, jest? Schowek. Jest kołek na zombie. Niegrzecznego Igora. Tam Igora. No i tu widzicie, mamy z tyłu taki też. Mamy z tyłu też taki schowek. Teraz jest jeden akumulator, to trochę latał wczoraj na testach, musimy go zamocować. Ale docelowo spokojnie się tu mieszczą cztery akumulatory. Tylko nie wiem, kopara, czy jakiejś wentylacji byśmy nie zrobili, wiesz? Jakby no, akumulacja. A jest, w drzwiach. Dobra, aha, okej. Okay. No to widzicie, wszystko zaprojektowane. Także tu podłączymy do tych pewnie solary, do tych akumulatorów i będziemy mieli taki bufor prądu, że szok. Tu jest wlew wody do istniejącego zbiornika, tam jest taki, gdzie to złapa? O, tam jest taki zbiorniczek w środku pod umywalką, zobaczymy, czy to zostawimy, ale jest taki wlew i jeszcze wam pokażę, no tu są te notki, tak, te światła jakby takie, te światła jakby takie do jazdy nocnej skrytej i tu jeszcze z takich ciekawostek, zobaczcie, przód, żeśmy sobie to otworzyli, że tak powiem, atrapkę zdjęliśmy, bo już przymierzamy ledzika, oczywiście, bo już zaczynamy tuning wiejski naszego auta. Ja mam takiego ledzika, tam kiedyś go wygraliśmy, chyba na mucie, to właśnie był za duży do zwykłych aut, a do stara będzie jak znalazł. I tutaj widzicie taką też ciekawostkę, to jest układ do sterujący do takiego zimowego podgrzewacza silnika. My na razie go mamy zdjętego, ale mamy go też w pakiecie do odebrania i na pewno nie umieszkamy go podłączyć i zimą go sobie sprawdzić. Czy jest świeca płomieniowa, coś tam jeszcze nie wiem, jak to wszystko działa. To będziemy dopiero poznawać. Tu jest jakiś przełącznik chyba tych świateł specjalnych. Wiązka, widzicie, fabryczna. Starowska, też nawet nie zniszczona, także chłodnica nowa. Jakaś pompa tam nowa. Także on tak z zewnątrz jest taki nieśmiały, ale w środku mechanicznie zaczyna naprawdę być bardzo fajnie. Także no, dzisiaj mówię knucie, bo zaraz ruszamy z jakimiś pracami ze starem. Będziemy go troszeczkę cywilizować, da się pod siebie tak robić. I co? No i do przodu. Tutaj nam trochę z webastu leci, ja się nie wiemy, czy leci ze zbiornika, czy jest nieszczelny, czy przy tankowaniu po prostu. Czy przy tankowaniu się coś tam się zrobiło. Ale to będziemy sobie spokojnie rozkładać. Uczymy się samochodu generalnie. On nas. On jeszcze nie wie, co go czeka po wojsku, a my się go uczymy. Tu wam pokażę taką ciekawostkę, zobaczcie. Oryginalna uszczelka pod głowicę. Leżała w aucie, nie wiem, czy jest dobra, czy nie. Miedziana. Taka trochę pogięta, ale nie wiem, czy to się nadaje się do użytku. Taki mamy spare parts jeden tutaj. Piękna, czysta miedź. Znacznie przy dzisiejszych cenach miedzi podniosła nam cenę. Wartość stara. Rozwoju nakręcę, jak będzie kopara tą dawkę ustawiał. Ale tu jakiś olej, coś tu leci delikatnie. Coś tu się poci, to trzeba będzie zobaczyć. Ale naprawdę silnik wygląda na niejeżdżony, nie? To jest jeszcze niewygrzany dobrze.
ten motor. Także, dobra, zaraz wam pokażę. Poczekaj go parę z tym kręceniem. Teraz tam skręcę tą dawkę. Tu dla was kręcimy we dwóch, no nie wiecie, jak jesteśmy w pozycji tu w starze zawieszenie. W środku jest śrubka, którą się odpuszcza, a ta śrubka z plombami jest jak gdyby kontrą, żeby się nie rozkręcała tam śruba w środku. Tu widzicie pompę wtryskową, mechaniczną. I teraz jeszcze kopara. Teraz odkręcasz kontry, tak? Dokręcam kontry, no bo już no, popuściłem. A już popuścił, no już kopara dawkę podkręcił. I teraz będziemy teraz będziemy sprawdzać, czy już jest star wersji rakieta, czy jeszcze nie. No, tam widać turbinkę. Dobra, ja tu się miksuję, bo naprawdę tu wiszę na tej ciężarówce. To wygląda, że jest lepiej z tą turbiną, trochę żeśmy podkręcili. Nie jest to jakby mistrz, nie jest to jakby mistrz cross country, ale na pewno się zrobił żwawszy. Teraz się też przejadę, zobaczę. Zobaczę zaraz z ciekawości, jakie są odczucia. No tu widzicie sobie właśnie dzieciaki montują schody. Bardzo praktyczna konstrukcja, czekaj chwilę. Trochę muszę się odgiąć. O, i już będą się zaraz spinać, bo oczywiście stary jest najfajniejszy i to w ogóle nie ma dyskusji. Tutaj są takie gniazda jeszcze z drugiej strony. Też tam, tu jest zrobione wyjście, czy wejście, nie chcę, nie umiem na tego jeszcze. O, tak. Tu jest zrobione wejście na siłę do auta. Tu jest chyba wyjście z auta i tu jest chyba wyjście 12 V. Także takie tu mamy rzeczy. To wszystko jest podłączone, działa. Tu dzisiaj, wczoraj znalazłem taki smaczek jeszcze. To mnie zaskoczyło, jeszcze go nie rozkminiłem, dlaczego to jest. Ale na przykład tu też jest gniazdko wewnątrz starowskiego zderzaka. Nie wiem, czy się tu będzie widać. Chyba też 12-voltowe. Nie wiem jeszcze do czego. Będziemy je sobie tam analizować. Jak całe auto. No i co? I zaczynamy jakby go robić, żeby był laleczką. Mechanicznie jest w bardzo dobrym stanie. Rama jest zdrowa. Tutaj są tylko takie miejsca, gdzie po prostu było coś przykręcone. Wszyscy żyją tam w tej budzie? To tylko to doczyścimy, tam poprawimy, natomiast rama, wszystko jest dzwon. Nie ma tu żadnych w ogóle tematów. Wczoraj nam się niechcący udało trochę auto przetestować, więc już coś tam wiemy o jego mechanicznej jakby stronie i jest fajnie. No, także takie to, duże to wszystko jest. Wam powiem, że dobrze, że jeździliśmy różnymi pojazdami. Tu widzicie takie jakby zabezpieczenia, żeby zawias się za bardzo nie otworzył w postaci takich linek stalowych. Tu wałów, reduktorów i innych tam rzeczy, drzwiardy. Musimy to wszystko, chłopaki, nie zróbcie sobie krzywdy. Musimy to wszystko rozkminić też jeszcze, jak to tam działa. Tutaj hak, podłączenia tam do przyczepy, światła, no te maskowane, tak, zbiorniki powietrza, inne rzeczy, jak to w ciężarówce. Tutaj tylny wózek, no i tyle. Naprawdę fajny egzemplarz. Zobaczcie, jak wygląda podłoga. Nie wiem, czy tu będzie widać, ale tu praktycznie jest lalka. Tu nie ma tematu. Także działamy, ruszamy. Star się będzie zmieniał, ewoluował. Trochę go ucywilizujemy w środku. Trochę go ogarniemy z zewnątrz. Będzie taki kamper. Kamper z dwoma mechanicznymi wyciągarkami. A, z brodzeniem 1,80 m. Coś wymyślimy na niego fajnego. Na razie. Nadjeżdża nasze maleństwo po jeździe testowej i zaczyna przydymiać. To już jest lepiej. Star musi troszkę dymić. Jak, panie kierowniku? Jeszcze byś podkręcił? Ale jest różnica jakaś w ogóle, czy? No to dłubiemy dalej. Tutaj dla was wszedłem jeszcze na dach, stara. Jesteśmy właśnie na dachu. Taki widok z góry. Zobaczcie, jak wygląda dach. Tu będziemy panele. Może byłoby wymiar złapać, wiesz? Bo tu widzisz, na te panele trzeba byłoby zobaczyć. Masz miarkę jakąś, żeby nam podać? No mam w domu. I zobaczcie, tutaj jest
tutaj jest całe wybasto. Był niedokręcony zbiornik, tak? I dlatego nam tutaj trochę ciekło. Czekajcie, bo coś mi ta kamera wariuje. Nie ma. O, zobaczcie, tutaj jest całe wybasto. Nówka, cewka. Jak z fabryki. Jest wybasto. I co tu jest? Jeszcze jest nagrzewnica i... A, i chyba... Nie, tutaj nie ma transformatora. To jest chyba tylko ta nagrzewnica. I ogrzewanie. I ogrzewanie postojowe z kominkiem. Pewnie całe zasilanie. No, zobaczcie, jak to... Tutaj uszczelki już jakby z racji wieku. Już tam trochę... Trochę te uszczelki, nie wiem czemu ta kamera tak tutaj wariuje. Te uszczelki tutaj już takie są trochę sparciałe, ale myślę, że funkcje spełniają, bo jeszcze miękkie są. Natomiast zobaczcie, no to jest w ogóle... To nie są tanie rzeczy, takie sprzęty. Także zaraz wam stanę, pokażę wam widok ze stara. Mam nadzieję, że nie wpadnę do kabiny, że ten dach jest w miarę świeży. O, mamy czerwony krzyż na tym, na dachu. Jakby nas chciało lotnictwo obserwować. I tak wygląda star z dachu. Czyli jak na przykład możemy sobie na jakiś rajd pojechać jako kibice, to możemy zrobić taras widokowy na dachu stara i sobie pięknie stąd oglądać świat. Bardzo fajnie. Oj, kopara tu widzicie zamyka. Zamknij kopara na szpital. Wybasto jest bardzo fajne. Czyli tą budę nam się udało kupić naprawdę w dobrym stanie. Bo widać, że te urządzenia, tak jak kupili, że są nieużywane praktycznie, to tak praktycznie jest. To jest wszystko prawie nówka, cewka. Tutaj macie w dachu stara też taką ciekawostkę, tu już wiem, to jest chyba gniazdo anteny. Tu się w tym otwór ewentualnie antenę montowało i to jest jakiś uchwyt do czegoś, ale nie wiem. Dobra. My oczywiście tu z koparą nurujemy już. Knujemy, bo ustalamy listę przeróbek. Co my tu będziemy robić? No i tu wam jeszcze pokażę. Tu mamy tak, taki schowek z drugiej strony. On idzie tam pod tymi siedzeniami, które są w środku. Ja jest coś taki malutki, maciupki. Nie wiem, co tutaj włożymy, ale coś tam sobie pewnie wymyślimy. To jest jeden schoweczek. A tutaj akumulatory są, widzicie, w takich kieszeniach bocznych. Jeszcze nie wiem, jak to się odpina. To się po prostu tak odpina siłowo. I tutaj są akumulatory. Też nówki, cewki, 145. Amperogodzin 2 w samochodzie, wersja jest 24V, cała instalacja. Musimy więc zrobić jakiś transformatorek, żeby można było telefony ładować. No, ale generalnie tak to wygląda. To takie chyba na pierwszy raz wszystko, co tam chciałem pokazać wam. Pokazałem, resztę będziemy sobie tutaj już... A, i tu też co jest fajne dla nas, jeszcze taki jeden szczegół, nie wiem, czy go będzie dobrze widać. Teraz wam postaram się pokazać, ale na dachu jest taka szyna, którą możemy wsunąć sobie mocowanie markizy. To nam trochę ułatwi zastosowanie na rajdach. Wystarczy markiza z jakimś tam usztywnieniem tym na koniec, żeby w tą szynę się wbić. Nóżki i będziemy mieli taki ładny obozowy namiocik. O, także tyle.